Już trzeci tiebreak z rzędu. Ogólnie te zwycięstwa cieszą, ale jak one wpływają na waszą dyspozycję psychiczną, fizyczną? Myślę, że każde zwycięstwo na dyspozycję psychiczną to wpływa znakomicie. No, zawsze fajnie jest wygrywać, tym bardziej z aktualnymi jeszcze mistrzami świata. A zmęczenie, no, zostało już tylko 5 dni tego turnieju, także myślę, że już nawet jeżeli kogoś cokolwiek by bolało, to środki przeciwbólowe i jedziemy już do końca. No, to już jest ostatnia prosta i nie możemy się już zatrzymać. Wasza gra czasami wygląda jak sinusoida, bo dominujecie w meczu, a później tracicie serię punktów. Jak myślisz, z czego to wynika? Ciężko mi powiedzieć. No, na pewno są tutaj same najlepsze ekipy, ten poziom jest wyrównany, ale jeżeli jedna ze stron przyciśnie trochę zagrywką, to jest w stanie zdobywać punkty seriami i tak to myślę będzie wyglądało. I dzisiaj tak wyglądało i pewnie jutro będzie tak wyglądać w meczu Rosja-Brazylia i w czwartkowym pojedynku tak samo, bo każda z drużyn ma potencjał na zagrywce. Jeżeli danemu zawodnikowi ten element będzie wychodził, no to będą zdobywane punkty seriami i to nie powinno nikogo, myślę, dziwić. Jak myślisz, na jakim elemencie musicie się skupić w meczu z Rosją? Na jakim elemencie? No musimy grać po prostu swoją dobrą siatkówkę, tak jak graliśmy już w czwartym secie i na początku myślę tiebreaka, bo tak po prostu potrafimy grać, tak po to trenowaliśmy i musimy ten poziom utrzymać, a już myślę, że tutaj nic nie będziemy poprawiać, bo nic się za dużo nie da poprawić, po prostu musimy wrócić na ten swój rytm gry i walczyć do końca, tak jak dzisiaj i myślę, że będzie dobrze. Myślicie, że ten dzień przerwy wam pomoże? Myślę, że na pewno. No, dzisiaj graliśmy długie spotkanie. Jeżeli byśmy odpukać dzisiaj jeszcze przegrali i mieli grać jutro już kolejny mecz, no to na pewno gdzieś w głowach to siedzi. Także no, jesteśmy gospodarzami, to zagramy sobie za 2 dni.